Dlaczego Prime na przykład może nie paść? Bo jest spółką córką Fenu, a Fen ma na przykład Orlen. I czyli Fen, my płacimy, ty też, co nienawidzisz Freak Fightu. Sponsorem są, i dopiero ty mi zrozumiesz, wodociągi. I teraz tak, po co wodociągi w ogóle są sponsorem? Co oni reklamują? Czy ty możesz zmienić usługodawcę? I w wannie i w zlewie masz to samo. Po co oni się tam reklamują? Spokojnie, byłem na 50 nawet, wydaje mi się, bliżej stówki, jeśli chodzi o galę MMA i widzę tych ludzi. Po prostu wiem, skąd oni się wzięli, jak tam się znaleźli. Jakbyś chciał sobie zrobić tej galę, ty nie trafisz do Tauronu, Orlenu, Grupy Azoty, Bogdańki. Nie trafisz tak jako zwykły szarak. Malik Montana, masz tu dwie nieobecności, proszę pana. Boxdel, proszę bardzo, na ćwiczeniach nie byłeś i za ucho. No i pani profesor powiedziała mi, że musi przeczytać list. No i w tym liście było napisane, że ja, jako osoba związana z mafią pruszkowską... Moi drodzy, mój strój świadczy o tym, że tutaj siedzi i za chwilę zobaczycie bardzo poważny gość. Adrian Pietrzyk, moi drodzy, jest to wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W katedrze teorii zarządzania, będę sobie pomagał, bo mi to wszystko nadyktował. To jest doktorant w katedrze zarządzania przedsiębiorstwem. Wykłada systemy informatyczne w zarządzaniu, ekonomię turystyki, zarządzanie w usługach hotelarskich. Jest to prezes Koła Naukowego Ekonomia Sportu i członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Bardzo poważny człowiek, stąd mój strój. I teraz proszę bardzo. Ten chłop właśnie w zielonych dresach, chichrający się tutaj, wyglądający jakby właśnie wyszedł z meczu Falubazu, bo oni mają zielone barwy? No niby tak, ale już ma. Dobra, no to ja już wyluzujmy to. Cześć. Słuchajcie, ja zaprosiłem Adriana, pewnie spodziewacie się tu lekcji albo innej, bardzo zasięgowej, ale Adrian mnie ujął ostatnio, bo widzieliśmy się kazy dwa razy, przecinamy się, bo ty pracujesz przy freak fightowych też federacjach, zaraz wszystko o tym powiemy. Ale to, co ostatnio, jak nagrywaliśmy tam, gdzie robi treningi Fundacja Wojownicy dla osób niepełnosprawnych treningi, to powiedziałeś mi parę takich ciekawych rzeczy, że pomyślałem sobie, że ludzie muszą to usłyszeć, bo mnie to są informacje niby każdy wie, a jak mi je powiedziałeś, dopiero powiedziałem, o ja cię kręcę. Powiedz mi tak, bo mnie ludzi najbardziej interesuje, przy freak fightach, który, gdzie, co robisz, jak, walczysz? Nie, jeszcze nie walczę. Ogólnie dostałem telefon wczoraj. Rób tam dymy, dostaniesz jakieś walki. Nie, ja nie jestem od tego. Kto ci tak zadzwonił? Nie powiem, bo coś go znasz. Dobra, gdzie tak, pracujesz, gdzie pomagasz? Tak, całkowicie na poważnie to... Nie no, cieszę się, że tu jestem. Ja w ogóle jestem zdziwiony, że ty mnie tu zaprosiłeś, bo to pewnie będzie najmniej wyświetleń w twojej karierze. Tak, ale... nie zaczynamy, bo ludzie wyłączą. No. Ale może nie, właśnie walczmy o to, żeby było dużo wyświetleń, bo może to gdzieś zmieni świadomość naszą. A ogólnie o mnie, jeśli chodzi o karierę sportową, w cudzysłowie, tą od środka, tą karierę zarządczą. Ja zaczynałem od piłki nożnej, pracowałem w dwóch klubach piłkarskich na szczeblu centralnym oraz na takim troszkę niższym szczeblu. Później gdzieś przypadkowo całkowicie trafiłem do MMA. Mhm. No... Gdzie zaczynałeś? Która pierwsza? MMA VIP? Tak, tak. Pewnego dnia po prostu siedziałem Marcina Najmana. Tak, pozdrawiam, mamy z nim nadal dobre relacje. Nie no, siedziałem sobie... Znaczy nie wiem, czy ty masz. Sorry. Nie, ja mam, on ze mną nie ma. Widziałem go przedwczoraj i popatrzył na mnie takim wzrokiem i się nie podezwał. Marcinek, cześć. No? Siedziałem sobie w domu, zadzwonił Marcin Najman i mówi do mnie, czy nie chciałbym tam popracować w niego w marketingu. To było chyba po drugiej edycji MMA VIP. Spotkaliśmy się w hotelu Scout, dogadaliśmy warunki. No i tak się gdzieś zaczęła moja przygoda z MMA. MMA VIP w ogóle jeszcze istnieje? Coś będzie robić, czy nie, umarli? No nie chciałem się tutaj wypowiadać za włodarzy na razie. Czyli umarli. Się nie dzieje. Dobra, dalej jeszcze co, MMA, tak? No. Ale ty jesteś kim? Dobra, bo wymieniamy jakby federację główną i przede wszystkim powinniśmy tu wymienić, jest WOTORE, przy którym też pomagasz i bierzesz udział. Możemy już mówić... Gdzie? No, muszę. WOTORE, które, drodzy państwo, wychodzi poza granicę Polski. Rush Fame wychodziło i szybko wróciło z podkulonym ogonem, ale to tam był chyba błąd organizacyjny, więc WOTORE kolejne będzie się odbywać w Czechach, nie? Tak. To też jest takie fajne nowum. No ale co tam robisz? No bo już wszystkie wydarzenia. Ty jesteś właśnie z tego względu, że masz to wykształcenie, ten marketing sportowy, to gdzieś tam w działach marketingu, w czym to pomagasz? Co robisz we freak fightach? Znaczy nie, no ogólnie
tak jak wszędzie robię wszystko po prostu, nie będę cię oszukiwał. Ale walczysz też, rozkładasz ring, oktagon przykręcasz. Nie, no ale tak nie, jak trzeba to też tak się, okay. To się zrobi, maty się, oktagon się umyje, to nie wiesz, żadna praca nie hańbi. Znaczy, nie no to mówię poważnie, ale jak to wszystko wyglądało? Ja część swojego życia spędziłem w Anglii, w celach zarobkowych. Bardzo chciałem po prostu odłożyć sobie na mieszkanie, bo... To ty prowadziłeś to fame w Anglii, co nie wyszło? Nie, nie. Aha. Z fame'em nigdy nie miałem nic wspólnego i raczej nigdy nie będę miał nic wspólnego. Ale nie, pracowałem w Anglii, tam po prostu ja pracowałem no, na magazynach czy tam na produkcji, ale tam często po prostu gdzieś udzielałem się w lokalnych klubach sportowych w Anglii. Wiadomo, gdzieś ten poziom angielski wyprzedza nas o setki tysięcy mil, jeśli chodzi o komercjalizację sportu. Mnie ciekawił też ten marketing sportowy od strony bardziej takiej naukowej. Mhm. No i tak staram się gdzieś wdrażać w życie niektóre rozwiązania, które przynosi nam nauka. Bo chciałbym, żebyś na początku powiedział widzom to, co mi powiedziałeś, to, co jakby skłoniło mnie do zaproszenia ciebie, bo ja byłem jakby... Powiedziałeś w sumie rzeczy oczywiste, ale ja byłem w szoku a propos tej własności stadionów, a propos finansowania przez miasta, a propos sponsoringu czy mecenatu wodociągi. Jakbyś mógł właśnie powiedzieć, jakie to jest chore w Polsce i porównać tego do modelu zachodniego i dlaczego ci piłkarze z drugich lig zachodnich grają u nas, to co mi powiedziałeś. To jest mega ciekawe i teraz słuchajcie i się zdziwicie. Znaczy ogólnie temat mojej rozprawy doktorskiej jest... Może nie temat, ale ogólnie koncepcja. Chcę pokazać to, że spółki, które są, gdzie udziały ma miasto, mają niższą efektywność od klubów prywatnych. Mhm. A przez to, że no, zespół jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo, tak u nas są ligi tak mocne, jak ich najsłabsze kluby. Czyli niestety... No, nie muszę nikomu niestety mówić. Słabo, ale jak dobra, ale bo czego, czekaj, bo ty jakby już dookoła, powiedzmy po prostu dajmy najpierw ludziom jakby wpysk tą wiadomością. Ja się zdziwiłem, stadiony w Polsce wszystkie są własnością miasta. Wszystkie stadiony są własnością miasta, prócz Termaliki Bruk Bedniczewa. Oni wybudowali sobie stadion w Żabnie, wybudowali sobie sami ten stadion. Więc wszystkie stadiony są gdzieś oparte na jakichś... No i właśnie tu jest, i chodzi o to, że no, ale... jak drużyny grają, tak jak powiedziałeś, to wynajmują powiedzmy za złotówkę od miasta, a to miasto wybuduje i łoży pieniądze, które klub gra, tak? Klub na to nie płaci, po prostu se to ma. My to zapłaciliśmy za to. Nie no, ten poziom patologii, bo ja nazwę to patologią, jest dużo większy. No, powiem tak. Stadiony, mało w ogóle kto uświadamia sobie, ile kosztuje stadion. Mhm. Wybudowanie na przykład teraz niedawno dany stadion w Szczecinie, to jest koszt około 300 milionów złotych, które idą z naszych pieniędzy, nie budują tego kluby. Teraz w Sosnowcu buduje się nowy stadion, około 150-180 milionów za ten stadion. Tak, to jest wszystko z pieniędzy podatników. Państwowych, czyli naszych. I nagle pojawia się coś takiego. Super. Stadion ma sponsora tytularnego. No i nagle my widzimy, jakie są kwoty i na przykład Mital w Sosnowcu, tam jest chyba 1,5 miliona rocznie. No i teraz tu ma 150-180 milionów, tych szacunkowych. Za budowę, tak? Tak, za budowę, a tutaj masz 1,5 miliona rocznie. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, koszt utrzymania stadionu. To są kwoty ogólnie w Polsce gdzieś średnio od 3 do 10 milionów rocznie. I to też płaci? I to też płacimy my. My. Tak. Kluby, co prawda, dzierżawią te stadiony, jednak jak to zazwyczaj wygląda? Albo jest dogadane. Aha. Płacisz złotówkę od metra, no i czasami oczywiście gdzieś oburza się lokalne społeczeństwo. Jak to złotówkę od metra? No bo to wszystko gdzieś można do tego dojść, prawda, zwracając się chociażby do urzędu. No to co robią miasta? Okej, płać nam 10 zł od metra, a my ci to dokapitalizujemy w jakiś inny sposób. Po cichu. No i przez to ta piłka jest nieefektywna w ogóle w Polsce. I wrócę tutaj jeszcze do jednej rzeczy. No właśnie to, co my mówimy. Jakbyśmy popatrzyli na Anglię. Na Anglię nie porównujmy to, nie wiem, do Ameryki, Rosji, jakichś dużych, dużych państw. Popatrzmy na Anglię. Kraj gdzieś demograficznie zbliżony do Polski. My mamy, teraz mogę tam, ale około 10 stadionów powyżej 20 tysięcy, jeśli chodzi o pojemność. 5 stadionów chyba powyżej 40 tysięcy i 2 stadiony powyżej 50 tysięcy, jeśli chodzi o pojemność. Mhm. No i to są stadiony, na których nie rozgrywają się rozgrywki ligowe, no bo to jest Stadion Śląski i Stadion Narodowy. W Anglii powyżej 20 tysięcy
w Anglii, nie mówię o całej Wielkiej Brytanii, mówię tu o Anglii, jest powyżej 20 tysięcy, jest około 50 stadionów. Powyżej 40 tysięcy, około 10 stadionów. Na sam Wembley i Old Trafford, Wembley około tam 90 tysięcy pojemności, Old Trafford około 75 tysięcy pojemności. To porównanie jest... Do czego ja zmierzam? Do czego ja zmierzam? Mniej szczegółowo. Że te kluby, tak, ale bo tu właśnie pokażmy znaczy, te liczby. To, tak, pokażmy ale te liczby. Ale jak mówisz, patrz, że jest 50 do 20, to jest okej. Okay. Jak wymieniasz już nazwę, no, to zanudzimy ludzi. Nie, no i właśnie nie. Ja nie chcę ludzi tutaj zanudzić. Bo teraz tak, taki Old Trafford, który jest, może wejść tam na stadion około 75 okay. tysięcy osób, ma średnią frekwencję 73 tysiące, średnio na meczu, 73 tysiące. Wiesz, jaka jest u nas średnia frekwencja w Polsce na sezon? Zgadnij. 7 tysięcy. No i jak ma być dobrze, jeśli tak? Kluby są, kibice na stadion nie przychodzą, mają jakieś tam swoje powody. Te powody są niezbadane. To jest też problem, że kluby nie robią badań. Przychodzi garstka ludzi, stadiony nie są nasze. W Anglii klub chce zmienić stadion, wynajmuje, robi tam loże, budują tam osiedla, bo takie rzeczy się zdarzają. U nas ten klub nie może tak naprawdę nic zrobić z tym stadionem, bo stadion należy do miasta. Nie jest jego. I jeszcze tutaj jest inny aspekt. W Anglii to są tak, prywatny właściciel, zazwyczaj koncerny, multimiliarderzy, napływ kapitału, prawda, Katar, Dubaj. U nas Rosja. No, Abramowicz. Tak, Abramowicz. Tego tam nie chciałem poruszać, ale tak, chociaż to on grosze zapłacił za to Chelsea w porównaniu do obecnych tam kwot. Ale tutaj mamy w Polsce, co mamy? Kluby należą do miast i ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. Właśnie to była dla mnie informacja taka... Że kluby należą do miast. To znaczy kluby, to stadiony, tak? Czy kluby? Kluby też należą do miasta. Klub jako spółka też należy do miasta. I teraz to jest taki absurd. To nie mogę akurat podać konkretnego przykładu, dlatego że no to nie jest jakaś tam informacja taka ogólnodostępna. Jest klub, który należy do danego miasta. Mhm. Jest stadion, który należy do danego miasta. I tak. Klub pożycza, bo stadion też obsługuje jakiś operator, prawda? Też spółka. I są dwie osobne spółki, które mają tego samego właściciela miasta. I na przykład tak, one sobie pożyczają pieniądze między sobą, tutaj gdzieś się dokapitalizowują. No, robią machlojki. No dochodzi do takich absurdów, że no to śmiesznie wygląda. Jak ktoś troszkę kuma to i zajrzy do tych sprawozdań finansowych, do tych dokumentów, popyta, no to naprawdę tak ja tak sobie myślę, co ja robię jeszcze w tym kraju czasami, naprawdę. Wiesz, co jeszcze było dla mnie? To, że stadiony należą do miasta, to jest jedno, co mnie zdziwiło. Mówię, jak to tak? No tak, to znaczy, wiesz co mnie zdziwiło, że należą do miasta, to kij, ale chodzi o to, że jakby tak klub sobie nie wybudował, nie ma, płaci jakieś grosze i se tam gra, no a ty, oczywiście ktoś z zewnątrz jak chce, to musi dużo zapłacić i tak dalej, ale najbardziej, też mnie mega zdziwiła ta informacja z tymi wodociągami, czyli ty zaraz to rozszerzysz, ja tylko to powiem w takim telegraficznym skrócie. Podałeś mi, nie wiem gdzie te wodociągi, żeby nie zrobić to klub. No, w Sosnowcu. W Sosnowcu. Tak, sponsorem są i dopiero ty mi zrozumiesz, wodociągi. I teraz tak, po co wodociągi w ogóle są sponsorem? Co oni reklamują? Czy ty możesz zmienić usługodawcę? I w wannie i w zlewie masz to samo. Po co oni się tam reklamują? No tak powiedziałeś, po te przesuwanie pieniędzy, machlojkowanie. No bo tak na zdrowy rozum. I ty powiedziałeś bodajże o Fenie i o Prime. Dlaczego, przepraszamy cię Tomku, dlaczego Prime na przykład może nie paść? Bo jest spółką córką Fenu, a Fen ma na przykład Orlen. I czyli Fen, my płacimy, ty też co nienawidzisz Freak Fightów tam, co mówisz, a w życiu nie obejrzę, to generalnie ty płacisz, no bo Orlen jest spółką państwową, gdzie zysk powinien być odprowadzony do państwa, czyli do nas, czyli my jesteśmy właścicielami, więc jak Orlen przekazuje ten zysk Fenowi, a on utrzymuje z tego Prime, to my w sumie płacimy za Jasia kapelę. Ja też. No, powiem tak, że to nie tyczy się tylko Orlenu, tak, przejdźmy już troszkę do tego MMA, wrócimy jeszcze do piłki. To może gdzieś jest... To nie tyczy się tylko Fenu. Ty mi dowodzisz ten przykład i mi to w głowie. Ja mówię, kurde, no, ale to nie musisz wykupywać pay-per-view Prime'u i tak za niego płacisz, bo
Orlen jest sponsorem, no to jest spółka państwowa, no ktoś o tym zadecydował, kto... Znaczy, wiesz, to jest takie chore przenikanie się pewnych rzeczy i chora nieświadomość obywateli za to w sumie płacą, bo my kupiliśmy Krakowi, czy tam Wiśle, czy komuś, żeby, bo tu Kraków, to zaraz, żeby jedni, drugi pod nami nie stali, więc obu my kupiliśmy stadiony, my utrzymujemy klub, my płacimy, one nie zarabiają, my płacimy, powiedzmy, nie wiem, na właśnie Prime, czy inną organizację, ludzie o tym nie wiedzą, czyli nieświadomie... Ty nie musisz iść na mecz, nie tak? I tak na to bulisz. I jeszcze na końcu wodociągi są sponsorem. Jakbyś... Po co oni się reklamują? No, u nas nie leci żółta woda? No, Słucham. Słuchaj, nie. Znaczy tak, pierwszy problem jest taki, że jest niski poziom świadomości społeczeństwa. Gdyby był większy, byłby większy gdzieś nacisk, vox populi, vox dei, tak, prawda? Tak, tak. To moglibyśmy coś zmienić. My co możemy? No, ora et labora, módl się i pracuj, biedny Polaku, a my będziemy to wszystko... Ale właśnie ludzie o tym nie wiedzą. Ludzie o tym nie wiedzą. Ja uważam, że się wkurzyli, jeżeli... Ja nie mówię, że ten program będzie miał jakąś oglądać taką czy inną, ale jeżeli się będzie o tym mówić... Ja uważam inaczej. Jeżeli by ludzie mieli świadomość, że on ze swoich podatków sponsoruje lokalny klub ten czy inny, sponsoruje jakąś galę freefightowej, której może nienawidzić, a to robi poniekąd, to ludzie by powiedzieli, ty, hello, to są moje pieniądze, wolę za to przedszkole, czy chodnik, czy ławkę. I dlatego chcę, żeby ludzie to też jakby za twoim pośrednictwem zrozumieli, tak? Tak, znaczy... Wiem, o co chodzi w twoim ekspresyjnym tutaj zachowaniu. Ja też jestem zwolennikiem, powiedzmy, takiego horacjańskiego złotego środka, bo nie wszystko to, co jest finansowane publicznie, musi być złe, ale zaraz do tego przejdę. Wiadomo, no... powiedzmy tak już te 21 wieków, prawda, od Horacego zawsze i ja się zawsze staram tym kierować. Złoty środek, bo wcale nie jest powiedziane, że spółki państwowe jak wchodzą w jakiś sponsoring to jest złe, ale też nie można mówić, że to jest ich obowiązek. I teraz do czego ja piję? Do tego, że na przykład jest gala Strive. Jest ona na arenie Puławy. I tam co to jest? Ale co Strive, wyjaśnij. No zwykła taka MMA, sportowa. Tak? Sportowa, MMA. Dobra. I ona jest na przykład w Puławach. I on sponsoruje Grupa Azoty, też spółka z udziałem Skarbu Państwa. Tu jest okej. Okay. Tak, lokalnie. Robię, tak, bo to są Puławy. Nawet ta arena nazywa się Puławy. No ale teraz tak, Grupa Azoty jest też w Babilonie. Potężna grupa zresztą. Tak, jest też w Babilonie i jest też w TFL-u. No to też federacje sportowe. No i teraz tak, czasami dochodzi do pewnego rodzaju absurdów. Jeśli na przykład, no wróćmy do tego fenu, o którym zacząłeś. No teraz jest następny fen. Pozdrawiamy Pawła Jóźwiaka. Pozdrawiamy, no mam nadzieję, że mnie tam nie odobserwuje na Instagramie, bo też go bardzo lubię, ale nie. Teraz mieliśmy przez telefon, Pawle, to... Chodzi o to, że po prostu... Dlatego ja też mówię, ja nie chcę się dać... Nie, my dajemy przykłady, nie jest niczyja wina, to jest wina chorego systemu, a nie danej federacji, że doi pieniądze. Ja tak samo nie winię na przykład kibiców, że na przykład, wiesz, mają w dupie płacenie, że im miasto płaci. No tam, gdzie sobie dajesz wejść na głowę, tam wejdziesz na głowę. Dlatego i tam, to gdzie ustawowo zmienione. Tam, gdzie dajesz doić, to ktoś doi, więc nie mamy pretensji do fenu czy do kogoś, tylko do systemu, który się daje doić i tam przekazuje nasze pieniądze, tyle. Ustawowo powinno być gdzieś to zmienione. I tak jak mówię, no, jest to ciekawe, bo to nie tyczy się, tak jak mówię, tylko jednej federacji, bo tak, no Babilon ma Grupę Azoty, ma Tauron. TFL ma chociażby kopalnię Bogdankę. Ona należy, bo to też nie jest tak, że to jest Skarb Państwa, ale tak, ona należy do... Tam gdzie ślub brał ten pisiak ostatnio w podziemiach i nie dochowali BHP i... Nie wiem, zjechał sobie poseł PiSu i sobie oświadczył się w Bogdance i przerwali produkcję, parę milionów złotych poszło się, bo maszyny stanęły, bo on się chłop oświadczył pod ziemią. Pozdrawiamy pana posła i wszystkiego lepszego na nowej drodze życia, żeby była tak czarna jak ta kopalnia. Tak, a no kopalnia należy do Enea i Enea należy do Skarbu Państwa, bo to wszystko tak, nie jest takie zero-jedynkowe, Polski Cukier, też my sobie nie zdajemy sprawy, że to jest spółka, która należy do Krajowej Grupy Spożywczej, która znowu należy do Skarbu Państwa. I tak my widzimy i my nawet nie zdając sobie sprawy ze struktury tego akcjonariatu, my nie widzimy, ile tych spółek państwowych tak naprawdę ładuje kasę w te różne inicjatywy. I o tyle, o ile na przykład właśnie, okej, Polski Cukier może gdzieś tam zachęciło to ludzi do zakupu cukru, czy tam to są polskie przedpory. No fajnie, jak zawody sportowe, Polski Cukier, no dobra, no cukier krzepi, cukier takie było krzepi, hasło. Tak, to było komuny. Hasło propagandowe za komuny, ale no, jeśli jest na przykład gala w Ostródzie, fenu, i sponsorem głównym jest Tauron, co jak wiemy,
Tauron obsługuje, jeśli chodzi o prąd, Polskę południową. Katowice, Jaworzno, tam te rejony. U was Kraków też jest Tauron, tak. No, a w Ostródzie jest zupełnie inny dostawca. No i po co? I dlaczego on tam jest odbiorcą? Jaki cel? No jaki cel? Wiem, jaki cel, rząd tam nie powinien, cel taki, że to jest pompowanie pieniędzy, mielenie ich, żeby to trochę ślad zaginął, albo kupowanie sobie ludzi, kupowanie sobie czyjejś przychylności, lokalnych działaczy, i później wybory i to procentuje, ale... a te pieniążki, to jest prowadzenie kampanii wyborczej swoich interesów za nasze pieniądze, moim zdaniem. Oczywiście i tutaj się z tą zgodzę, ale też to jest spędzanie fajnie czasu. I nie mówię tutaj o Orlenie, Tauronie, tylko o wielu innych. Też zaraz przejdziemy do tych inicjatyw bardziej lokalnych. To jest spędzanie czasu za publiczne pieniądze. Bo teraz tak, jak ty byś chciał zabrać mnie, kamerzystę tutaj i jakichś 5 kolegów na galę, no to dzwonisz i ktoś ci mówi, no to kup stolik, 15 koła. No ale jak na przykład ty byś powiedział, dobra, no to ja sponsorem zostanie mój kanał. No okej, okay, 10 koła, masz tu logotyp i dajemy ci. Ale jeśli ty masz firmę, która czy ty będą... przychody, czy będą straty. No, mówisz, kurde, słuchaj, jak miś Barei. Nawet koszty czasami lepiej, bo mamy od kosztów. Rzucę ci tutaj 50 koła, wrzuć mnie tutaj, ale ja bym chciał mieć 2 stoliki, VIP-a. No i tak to wygląda. No, spokojnie byłem na 50, nawet wydaje mi się, że bliżej 100, jeśli chodzi o galę MMA i widzę tych ludzi. Po prostu wiem, skąd oni się wzięli, jak tam się znaleźli. To jest sieciowość znowu. No wiadomo, to jest też przewaga, no ktoś ma kontakty. Ty jakbyś chciał sobie zrobić tej galę, ty nie trafisz do Tauronu, Orlenu, Grupy Azoty, Bogdańki. Nie trafisz tak jako zwykły szarak. No ale jak znasz tego i tego, no kurczę, wiesz, tam... No ręka myje słynne. Tak. I to wszystko jest legal. Bo to nawet się nikt z tym nie ukrywa. Mnie najbardziej tak uderzyło te cały czas mi echem w głowie te wodociągi. Ale wodociągi... Po co? No, mówię, to Tauron w południowej, oczywiście też, nie ma go w Ostródzie, ale może przyjechał ktoś z Krakowa. No dobra, wiesz, to jest chore, ale no dobrze, ale wodociągi się reklamują. To co, czyli jakby się nie reklamowały, to ja bym nie korzystał z wody. Ale wodociągi to... Ja bym się na przykład nie mył, jakbym nie zobaczył tej reklamy. To jest taki kubek, kurczę, z zimną wodą, bo może nie kubeł, bo to aż takiego nie ma, powiedzmy, zasięgu, ale taki mały kubek z zimną wodą, żeby ludzie zrozumieli, spojrzeli na te. Ale to nawet nie tyczy się wodociągów. No MPGO, czyli tam obsługa śmieci. No i co? Bo to nawet nie jest... Przecież no nagle co, zmienisz firmę, która ci śmieci zabiera z kontenera, ale... wszelkiego rodzaju takie zakłady, typu jakieś tam MZZL, jakieś tam mieszkania komunalne, to wszystko nie. To bardzo jeden, no nie będę tutaj przytaczał, bardzo znany trener w Polsce, mój taki serdeczny przyjaciel powiedział, Adrian, w tym klubie X, bo nie mówił tam akurat do Zagłębi, w którym pracowałem, mówi, tam był jeden przykaz. Danina, czyli tak cofamy się te kilkanaście wieków wstecz i to jest danina, po prostu przychodzisz do klubu i mówisz, no wiesz co, nie mam kasy, a prezydent ci mówi jako włodarz, przedstawiciel tego klubu, który jest miejski. No dobra, no my damy trochę, mamy tutaj spółkę, tak. Autobusy, wodociągi, śmieciarki, no to oni tam dorzucą po troszku. Tak. Ty niby daj ich reklamy, tak. Bo z tych reklam to nie ma żadnych korzyści wymiernych, marketingowych korzyści, że wodociągi się reklamują, nie ma najmniejszej korzyści. Ale to powiem nawet wiesz, wizerunkowej, no żadnej, no po co? Ale to ci powiem lepszy taki case. Jak ktoś jest kumaty, trochę zna się, jeśli chodzi o te techniczne sprawy, no to jest w stanie obliczyć albo ściągnąć firmę, która wyliczy ekwiwalent reklamowy. Czyli aha, wodociągi, powiedzmy, było w telewizji widać na meczu przez, nie wiem, 10 minut, okay. o tej godzinie, więc gdyby wodociągi chciały sobie wykupić, nie wiem, w Polsacie tą reklamę, to zapłaciłyby 100 tysięcy za nią. Co by było dalej bez sensu. No ale dobra, da się to wyliczyć. Ale byli widziani, więc ekwiwalent reklamowy, który wygenerowały wodociągi, to jest tam, powiedzmy, 3 miliony. I wtedy prezydent miasta, włodarz, czy tam ktoś z działu marketingu miasta mówi tak, proszę, my tu mamy raport, klub tam X, za pomocą klubu X, za pomocą klubu tam Zagłębia Sosnowy, zresztą i tak mnie wiadomo o co chodzi, no tam przepraszam, za pomocą Zagłębia Sosnowiec, który był naszym kanałem dystrybucji, osiągnęliśmy ekwiwalent reklamowy wartości 3 milionów dla wodociągu. Brawo! A zapłaciliśmy na ten klub tylko 500 000. Brawo! 2,5 bani do przodu! Ale to jest dalej pół bani wyrzucone. Co jest z tego? I teraz tak, miasta też się tym zasłaniają. I tutaj się rodzi takie pytanie. Miasto mówi, my na klub zapłaciliśmy w tym roku 10 milionów. Tak, no 10 milionów. To są takie kwoty, które płacą miasta na nie kluby. Nie do wiary. Nie do my wiary. Zapłaciliśmy 10 milionów, ale dzięki temu wyeksponowaliśmy się na wartość
50 milionów. No bo tak. No bo przecież jak jest, masz Zagłębie Sosnowiec, no to wszędzie będziesz miał ten Sosnowiec, więc to ci cały czas czytuję jako reklamę, bo to robią, wiesz, tam urządzenia. Wszędzie Sosnowiec, no ale dobra. Panie, a co z tego? Panie prezydencie, jak pan prezydent mi powie, czy przyszedł jakiś inwestor i powiedział, my weźmiemy od was działki na halę, bo kurczę, cały czas, tak, cały czas jest cały napisane Sosnowiec łączy na Polsacie, więc ja teraz wezmę od was, kupię w tym Sosnowcu działki, budujemy tutaj... No pana to nie może nie, bo tu jest afera u nas w Sosnowcu, ale budujemy tutaj zakłady, robimy miejsca pracy, strefy technologiczne, nie wiem, nie. Osiedla się nagle Sony, Toshiba, wszystkie firmy. Wszystkie? Nie. Amazon tam się wszystko. No nie, no co z tego, no fajnie jest, to jest taka wirtualność, wirtualna wartość. Znaczy ja ogólnie szanuję ludzi, którzy robią te raporty i te raporty były mi przydatne, dlatego że ja widziałem, aha, wzrasta nam ekwiwalent reklamowy, a na przykład jak dokonamy jakichś zmian, nie wiem, w ekspozycji stadionu, to fajnie jest to, bo tak, ma to taki... Ale dalej program, jest czy... to tylko takie wirtualne, to jest, jest na papierze. No, to jest taka, to jest takie mydlenie o... Tak. No i za które płacimy dalej my na końcu. Płacimy my i będziemy płacić przez to właśnie, że... Jaka, jakie, bo ty też jedną rzecz mi powiedziałeś wtedy, że dlatego, dlaczego u nas grają drugoligowi z zagranicy, to jeszcze powiedz, tak, bo to jest, tak. Dlaczego, no? No, to jest bardzo fajny case, no bo jeśli jest taki klub miejski, jak Śląsk Wrocław, no w Ekstraklasie, i w Ekstraklasie jest również Piast Gliwice, który też jest miejski, czyli to są kluby, które są po prostu miejskie. No, czyli nasze. Tak. I nagle co? Nie wiedziałem, że ja mam kluby jakieś. Cieszyłem, to jest dobrze być właścicielem. Taki trochę Abramowicz. Tak, powiedz. Taki trochę Abramowicz. No ale jesteś, kontynuuj. Też, jesteś też właścicielem PKP czy Marsu. No tak, tak. I ja już nie zapłacam za żadnego kotleta. Widzisz, Adrian Pietrzyk bawi i uczy. Pamiętaj, to moje hasło na uczelni. A ty wczoraj powiedziałeś uczy i bawi w relacji. Mówię, kurczę. Widzisz? Nie chciałeś kupić. Ale nie. Kontynuuj z tymi piłkarzami, tak. No, drugoligowym. Jeśli ty miałbyś swój prywatny klub, masz prywatny klub, wykładasz na to pieniądze, nie wiem, masz tam przychodu 10 milionów rocznie i nagle mówisz sobie, a 2 miliony poświęcę na klub. No i nagle twoi piłkarze grają piach. No to w końcu idziesz tam do dyrektora, co odpowiada sportowego za te transfery, mówisz tak, kogo ty mi, kurczę, człowieku, ściągasz? Przecież oni w ogóle nie wnoszą żadnej wartości. Daję ci jeszcze jedną szansę. On na, w kolejnym okienku transferowym znowu ściąga ci przysłowiowy szrot. No to ty mówisz, słuchaj, ja przecież straciłem 2 miliony na te transfery, my walczymy o utrzymanie drugi sezon, co robisz? No wywalam go. No wywalasz jego, no i no potem i zmieniasz, tak, piłkarza. Tak. Ale w klubach miejskich. Dyrektorem sportowym jestem ja, ty jesteś prezydentem Krakowa na przykład. Tak. Pozdrawiamy Majkowskiego. Tak, w Krakowie byłby jakiś klub taki w 100% miejski, bo w Krakowie akurat nie ma, ale... Tylko tam jakieś udziały ma miasto w Krakowie, chyba tam 30% z tego co pamiętam, ale wiem, że też chcę tam je sprzedać. No ale tak, ja, i ty mi mówisz, kurczę... Ale stadiony są miejskie. Stadiony, dobra, są miejskie, dobra. Tak. Mhm. I ty mówisz do mnie, słuchaj Adrian, no znowu ściągnąłeś jakiś tam, kurczę, zawodników z całego świata, oni nic nie grają, straciliśmy 5 milionów. No ale ja ci mówię, no przecież to i tak jest z budżetu, a no... I ja mówię ci wtedy po prostu z mostu, no, słuchaj, ale jak my teraz spadniemy, a ty jesteś włodarzem klubu, bo jesteś prezydentem miasta, który należy, no to co my teraz zrobimy? No ty w wyborach dostaniesz od kibiców, dawaj jeszcze 10 milionów, próbujemy dalej. I tak to wygląda, no ale ty nie dajesz z własnej kieszeni, bo jak to... ty dałbyś z własnej kieszeni, no to byś mnie zwolnił. Ale jeśli ty nie dajesz z własnej kieszeni, no to co cię to... Ja nawet powiem ci, że ta rozmowa jeszcze inaczej mogę wyglądać, bo to jest takie, tam są takie układziki, że to bardziej wyglądało, ty, no ale to tam nic nie gramy. Dobra, to nie gadajmy w biurze, a i tak jutro się widzimy u ciebie w domu na wódce, to pogadamy. Bo to jest jeszcze bardziej tak. A nasze baby tam nas umówiły na jutro, no to ale tam to... wszyscy ja ci klika. Ja ci powiem lepszy taki case, wiesz, my moglibyśmy o tym rozmawiać tak długo, że moglibyśmy serię taką zrobić. Tylko, że no widzisz, no ludzi to ale właśnie jeszcze interesuje. A propos tych piłkarzy, bo ty powiedziałeś, i dlatego u nas grają piłkarze, którzy gdzieś tam na zachodzie by się nie utrzymywali w tych, a oni u nas tak, grają, tak? Tak, i u nas dlatego u nas jest tak, oni... kolorowo jest tak, w ogóle, tam jest ale... United Colors of Benetton. Oczywiście, tylko wiesz o co chodzi, że... Bo tutaj nie jest wymagana efektywność od tych piłkarzy, bo to są pieniądze wszystkich, czyli niczyje. Pamiętajcie, klikajcie łapki w górę, dajcie komentarz, subskrypcję i dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco. Elo. Słuchajcie, bo mieliśmy sekundę przerwy na uzupełnienie napoi, które już wypite. A tutaj Adrian mi powiedział też ciekawą historię, która się też troszeczkę łączy też z tym, co ja wczoraj puściłem ten odcinek o sobie, nie? To znaczy chodzi o takie linczowanie pewnych
osób nie do końca słusznie czy niesłusznie, ale dotyczy VIP MMA, tak? To powiedz, bo ty byłeś przy VIP MMA podczas całej tej afery słowikowej, no i odbiło ci się, czy dobrze, że się nie odbiło, ale prawie by się odbiło mocno na twojej pracy na uczelni, tak? No prawdopodobnie gdyby ta sytuacja skończyła się inaczej, gdyby się to odbiło tak rzeczywiście, no to ja nie wiem, na pewno już bym nie był w Polsce, siedziałbym gdzieś na pewno za granicą, bo... Co się stało? No była to taka przykra sytuacja, nie będę się oszukiwał, teraz można się z tego pośmiać, ale moja praca w MMA VIP zaczęła się na początku MMA VIP, no i trwała do samego końca, do ostatniej marcowej gali w zeszłym roku. No i też przeżyłem tą aferę słowikową, tak nazwijmy. Ja mówię ci to akurat całkowicie szczerze, ja o słowiku dowiedziałem się w dzień konferencji, kiedy my to ogłosiliśmy, nie wiedziałem nic wcześniej. Zresztą no, skąd miałem tam gdzieś wiedzieć, czy po prostu myśleć o tym nawet. Odbiło się to na mnie tak, że ja byłem wtedy w trakcie procesu rekrutacyjnego na uniwersytet. Jako pracownik. Na wielu, wielu studentów, doktorantów, tylko mnie zaproponowano pracę w roli właśnie nauczyciela akademickkiego. No i mnie przyjęto. Ja wiem, że nie wyglądam, ale miałem bardzo dużo publikacji i przyjęto mnie na uczelnię. Ja musiałem przejść cały konkurs, no bo to jest... No i nagle pewnego dnia dostaję telefon od pani profesor, kierownik katedry, że musimy porozmawiać. Ja mówię, no o co chodzi? Myślałem, że chodzi o jakieś tam sprawy formalne, umowy, te sprawy. No i pani profesor powiedziała mi, że musi przeczytać list. No i w tym liście było napisane, że ja jako osoba związana z mafią pruszkowską nie mogę pracować z uczniami i że jeśli uczelnia mnie przyjmie na uniwersytet, to nagłosią tą sprawę w mediach. Powiem tak, mafią pruszkowską. Tak, jak Pruszków upadał, ja jestem 95 rocznik, to mówię tak, Pruszków upadał, to miałem 5 lat, nie wiem co. I już się wiązałeś z mafią, ty to jesteś. Znaczy, ja tak jak mówię, to co ci powiedziałem zresztą wiem. To ci powiedziałem przed chwilą, że to teraz, ja się z tego śmieję, jest to gdzieś dla mnie nauczką. To może mnie przystopowało przed tym, żeby się gdzieś tam nie pokazywać, bo ja pracuję przy różnych projektach, a dopiero pierwszy raz gdzieś będę na YouTubie, powiedzmy, wróć jakiejś tam konferencji. To jest teraz śmieszne. Ale jeśli ja walczyłem, bo to co... To był anonim, tak? Jak mówiłeś, to tak, był anonim. Tak, znaczy to było podpisane jakimś tam fałszywym imieniem i nazwiskiem. Ja tak jak mówię, ja nie jestem gdzieś z rodziny uniwersyteckiej, ja wywodzę się z biednej rodziny, ja o wszystko w życiu gdzieś musiałem sam sobie zadbać, mamy wspólnych znajomych, więc możesz to łatwo zweryfikować, a żeby w ogóle studiować, ja ciężko pracowałem w Anglii na magazynach, ja jeździłem do Anglii, pracowałem, wracałem, no było spełnienie moich marzeń. Dostanie się jako wykonawca. Tak, żeby być nauczycielem akademickim i to mi się udało w legalnym, publicznym konkursie i nagle ktoś, przez to, że ja, kurczę, ja w tym MMA, tak jak mówię, Marcinowi posty pisałem. To co ja miałem tego słowika? Ja tam nie byłem w zarządzie, nie byłem tam, nie wiem, CEO. Nie byłeś w żaden sposób decyzyjny w tej sprawie nie nawet. Nie byłem, no przecież to ja bym podszedł, znasz Darka, znasz Marcina, jakby ktoś powiedział, słuchajcie, nie bierzcie słowika, bo zaszkodzicie mi, to Marcin powiedział, Adrian, będą jaja. No tak by Marcin powiedział. Ja nie mam do niego to żalu. Nie? Ja też nie odszedłem wtedy. Jego już jakby świat za to ocenił i media go za to oceniły, więc my już nie będziemy tu oceniać, to była ocena jednoznaczna, ale połączenie tego, ciebie i napisanie w liście, że ty jest związany z mafią, gdzie pisałeś posty, pomagając Marcinowi Najmanowi przy MMA VIP, no to jest tak chore i wszystko mogło runąć, nie? Przez to, także no, fajnie no, nie mamy. Nie wiem, bo tak jak mówię, no to można fajnie gdzieś mnie tam, mamy. Ale ja wróciłem do domu. Ja 2 dni nie mogłem spać. Naprawdę, bo to w ogóle to wszystko poszło do działu prawnego na uczelni. No pełno było nieprzyjemności. Ja naprawdę, kurczę, miałem łzy w oczach. Ja mówię, czemu ktoś mi tak zrobił? Bo kurczę, bo tak jak mówię. Jasne, ja zacząłem przygodę w MMA od Marcina. Jak było dobrze, jak był ten prime time MMA VIP, no wtedy jeszcze nie było High League'u, nie było prime MMA, więc fajnie. Poznałem dzięki Marcinowi masę ludzi, z którymi mam dotychczas kontakt. Nomen omen, pewnie gdyby nie Marcin, to nawet bym nie poznał osób, dzięki którym poznałem ciebie. I teraz nagle jak jest ciężko i jest hejt, to co ja mam? Najpierw oświadczenie, odchodzę od Marcina Najmana, nie łączy mnie z tą osobą nic wspólnego, brzydzę się jego zachowaniem. Nie, po prostu
przestałem tam wrzucać ze zdjęcia z Marcinem czy coś, ale dalej mu pomagałem. Mm-hmm. Ja mm-hmm. musiałem gdzieś moralny obowiązek wypełnić wobec tak, niego. Tak, to tak. Ja nie oceniam. Ale ja wiesz, to jest żeby... ciekawe, to list nie był, że ty jesteś związany z Marcinem Najmanem, który nie, dostał, nie, który dostał ciężki szejm za Słowika. Słusznie, niesłusznie, to jest druga sprawa, moim zdaniem trochę słusznie, bo to był jego, on był decyzyjny i zrobił źle, też go to absolutnie nie przekreślę, po prostu to był błąd marketingowy, błąd, zrobił błąd, dostał za to po dupie, wiesz, tą galę przerosili, w końcu się nie odbyła, on za to jakby... spłacił, no wiesz, dostał po dupie, zagała się nie odbyła. I o ile tobie zarzucono... odbyła się ona? Tak, odbyła się. Bo najpierw miała być w Kielcach, tak. Później z tym słynnym prezydentem Wielunia. I w końcu gdzieś odbyła się? Tak. Góra Aha. Kalwaria pod A. Warszawą. No dobra, okej. Okay. Ale mówię, ale Marcin dostał to po dupie, to decyzję, która moim zdaniem była błędna. Ale o ile by przetlić, że ty jesteś związany z Marcinem Najmanem i on jest B, no dobra, jesteś związany, ale napisanie do ciebie, gdzie wrzucałeś posty MMA VIP, że jesteś związany z Pruszkowem, jest tak daleko idącym wymysłem, że masakra. Dobra, no ale tak, wiesz, ja to jeszcze pamiętam, tam zanim, bo na pewno może się pojawią takie komentarze gdzieś, zanim ludzie zaczną pisać, masakra, jak można było współpracować z Najmanem czy coś. Kurczę, ja miałem wtedy, no bo to było rok temu, no to powiedzmy miałem te 20 jak zacząłem współpracować z Marcinem, 25-26 lat. No tak jak mówię, jestem chłopakiem ze skromnej rodziny. Nic tak w życiu tak naprawdę, kurczę, nie miałem prócz tych różnych swoich rzeczy, które gdzieś tam przeżywałem. I nagle mam okazję ludzi, których oglądaliśmy w telewizji. Ja? Dla mnie to tak, ja jestem z tym okej. Okay. Tak. Mogłem z nimi poznać, powiedzieć sobie z Marcinem Wałcie poznać. Ja dzięki Marcinowi bardzo dużo ludzi to, co mówiłem wcześniej, poznałem. Więc... ja zaakceptowałem to jako wyzwanie. Okay. Ja myślę, że widzowie też będą. No, przesadzajmy, Marcin kreuje taką postać, jaką kreuje. Ja go osobiście lubię. On kreuje, spotkaliśmy się też u Jaśka, jak nagrywaliśmy coś. Ja go osobiście lubię. On kreuje sobie moim zdaniem nie do końca dobrze. Znaczy dobrze, niedobrze. To jest też miś marketingu, bo niby go każdy nie lubi. Ja dostaję coraz lepsze walki, coraz większe pieniądze. To jest jego sprawa i to jest jego osobowość i ja tego, wiesz, dla mnie osobiście on jest okej. Okay. Ale mówię tutaj, jak poszła zbyt daleko idący shame na ciebie, nie? To jest właśnie, jak to można komuś przekreślić życie w minutę, nie? Tak, ale to... Co do Marcina Najmana ogólnie, jest coś takiego jak archetypy marketingowe. Mhm. Jest taki archetyp, to ma złe tłumaczenie na polskie, archetyp błazna. To oczywiście, jak Marcin to oglądał, to nie ma na celu go obrazić. Po prostu jest błędne takie tłumaczenie z angielskiego. Ale Marcin właśnie przyjął taki archetyp. Ja właśnie jestem tego samego zdania. Marcin... A ja powiedziałem o nim śmieszny i dlatego jest na mnie zły, ale dalej tak uważam, że on jest, bo ja powiedziałem o nim, jak a propos filmu, też Marcin będzie współpracował z nami dość mocno przy filmie tym, co robimy z Niewockim o Freak Fightach i gdzieś tam padły w wywiadach po prostu, a czego Najman? I mi Konrad Niewocki to powiedział i bardzo dobrze, że on jest taką osobą, że i tak go ktoś by musiał zagrać. Jego właśnie archetyp. Nie mówię, że ktoś by grał Najmana, tylko taki typ Freak Fightera czy osobowości medialnej, więc po co ma go ktoś grać, jak on zagra się, ponieważ Marcin ma też bardzo duży dystans do siebie. Więc on fajnie prześmiewczo, on się wcieli w tą rolę. I ja powiedziałem, że po co brać aktorów, jak to jest najśmieszniejszy zawodnik Freak Fightów. No on się zdenerwował, ale też śmieszny w tym znaczeniu, o którym ty mówisz. Nawet archetypu marketingowego, tak jak mówię, to nie chodzi o to, żeby ktoś tego nie wyciął, bo ja Marcina bardzo lubię, co mu tam zresztą udowodniło chociażby tą lojalnością względem niego, tylko to jest taki, to co on kreuje, to jest taki właśnie archetyp na polskie na tłumaczenie błazna, czyli patrz na Marcina. Marcin jest mega mądrym gościem i on potrafi tak, przywołać jakiś z fizyki przykład. Ja nie do końca potrafiłem to zrozumieć, dopóki nie posłuchałem wykładów profesora Meistera na temat fizyki. Zależy od miejsca, w jakim się znajdujemy we wszechświecie i od szybkości, jak leci nam czas. Każdemu obiektowi we wszechświecie inaczej leci czas. A zaraz powiedzieć coś śmiesznego, ale właśnie dlaczego? Dlatego, że ten kontrast... przykład był dość płytki, ale wiem, o co ci mówię. On ostatnio miał jakieś coś, że czego uczą w szkole fizyki tej i kwantowej, jak to nie ma połączenia. Ale nie, to nawet chodzi o te konferencje, gdzie walczył z Piechowiakiem. Też tam mówił chyba o profesorze Messnerze, czy jakoś tak. I to jest właśnie... A zaraz przeplata to jakimś tam zachowaniem takim bardzo satyrycznym. I to się właśnie, to coś wpisuje w kanon tego archetypu, o którym mówię. I dlatego, ja Marcinowi powiedziałem jedną rzecz kiedyś. Zobacz, ile ludzi gdzieś wskoczyło na szczyt popularności. Nie wiem, jakieś tam Big Brothery, Gulczasy, nie Gulczasy. Mhm. I oni znikali. Pojawia się ktoś i znika. Mhm. A zobacz, od ponad 10 lat, czego Najman nie zrobi, to jest na pierwszych stronach gazet. Jego znają wszyscy. Wiesz, ja się wychowałem na przykład z dziadkiem, który zmarł w zeszłym roku i mój dziadek, człowiek, który ma 80 lat, nie ma internetu, ogląda jedynkę, dwójkę, trójkę, Polsat, TVN. Ja do niego przychodzę, on czytał tam Super Express, Fakt, jak to dziadek. Najman jest. Neyman, co ten twój Neyman znowu odpierdził, nie?
nie? No to patrz, Najman jest taką postacią, że jego zna 80-letni dziadek i 12-letnie dziecko. To fakt, to i to fakt. Jest gdzieś, wiesz, jego to doktora z marketingu. To samo mi uzmysłowił Konrad przy filmie, jakbyśmy rozmawiali o tym i mówi, i ja się na początku z tym nie zgadzałem, a później przyznałem Konradowi rację, że jeżeli chodzi nawet nie popularność, ale rozpoznawalność Marcina jest potężna, że wiesz, ten świat Street Fightów, my tak myślimy, że on jest wielki, ale to jest jednak taka kółko wzajemnej adoracji, między sobą się znają, ludzie spoza... Bańka informacyjna. Ludzie spoza tego nie znają, a Marcin wychodzi zdecydowanie poza nią. Wychodzi, on jest gościem TVP, jest gdzieś tam, tu sobie z Martą Schreiber ją poniesie jako syp. On wychodzi poza TT i jego spoznawalność jest zdecydowanie wyższa. I to mi Konrad uzmysłowił, że to jest więcej niż ZUS jest z Casio i z kimś tam razem wzięci. To i tak nie mają, mimo że oni mają tu miliony, on ma powiedzmy 100 tysięcy gdzieś tam na jednym social mediu, ale on wychodzi zdecydowanie poza te social media i jego rozpoznawalność, no bo moi rodzice na pewno go znają, a w większości fighterów nie. Może dzięki mnie teraz, bo ja się gdzieś tam przeplatuję. No to jest ten problem właśnie, poruszyłeś bardzo ciekawy problem z perspektywy marketingu. I też mi jest ciężko komuś to powiedzieć. Tłumaczyłem to ostatnio, no też jednej takiej bardzo znanej osobie. My jesteśmy zamknięci w takiej bańce informacyjnej. Nam na Facebooku, Instagramie, wszędzie wyskakują rzeczy związane z MMA, bo się tym interesujemy. Mamy znajomych, którzy rozmawiają tylko o MMA i nam się wydaje, póki nagle sobie tego nie uświadomimy, że wszyscy żyją MMA. Tak. Ale nagle wychodzimy... Czy nawet street fightami, nawet będzie. A my nagle wyjdziemy gdzieś do zupełnie innego środowiska. I to nie wiemy, jaki Ferrari, to samochód to jest. Kto to, o co chodzi, jakie tam... No, Nie wiedzą. My żyjemy w bańce informacyjnej i to jest właśnie problem, przez który upadło bardzo dużo tych federacji, które się pojawiły i znikły. Bo one uważają, że wszyscy... Tak, Fame wszedł, jak Fame wchodził, to była tak zwana marketingowa strategia Błękitnego Oceanu. Błękitny Ocean jest ten Fame. Nagle tam się pojawiały te mniejsze. Teraz co znaczy z Błękitnego Oceanu? No, tak jak... Masz Błękitny Ocean, spokój, jedna wyspa i płyniesz, dobra. Prawda? No ale teraz już Czerwony Ocean, tak, tu jest Fame, Prime, High League. Nagle tutaj Fame z High League'iem robią koopetycję, czyli współpraca między konkurentami. Co też jest ciekawe z perspektywy rynku. Tu się... Walkik, jakby się na to zapatrzył. No i mam pierwsze punkty minusowe o High League'u zbieram, podoba mi się. No bo każdy mówi, że jej nie krytykuje, a mi się tutaj wydaje, że to... Znaczy, no nie będę, już zaraz się zaczną telefony, ale nie będę o tym mówił, ale słuchaj, no to jest z punktu widzenia prawnego, to że, ale to, że oni na przykład z góry powiedzieli, to powiedzieli oficjalnie. Ja usłyszałem to również w rozmowie prywatnej, czego staram się nie robić, ale to było oficjalne, że skończą się wielkie stawki, bo oni sobie teraz będą mówić. Czy umowa, czy kontrakt nie zobowiązuje obu stron do zachowania tajemnicy? Mówią tak, wy nie możecie likować do zawodników. Federacje mówią, jak mi ktoś zlikuje stawkę, to po dupie kara, nie wolno. To jest dość mocno. I później one mówią, tak pokątniej w kuluarach, że skończyło się, bo wy mówiliście, że tu masz więcej, to masz więcej i my teraz sobie będziemy mówić. Czy kontrakt nie obowiązuje obu stron? Czy federacje mogą sobie mówić na temat twojego kontraktu? No chyba nie. Słuchaj, po pierwsze jest właśnie... Nie. Ściąłeś się gilotyną Hume'a. Czyli? Czyli tak, oceniasz... To, co powinno być na podstawie tego, co jest. A tak nie powinno być, bo to jest podstawowy błąd taki logiczny, że nie wiesz, odpowiadając całkowicie normalnie. Przecież my wiemy, że to jest hermetyczne środowisko i tu wszystko możesz mieć w umowie i my wyłączymy kamery, a i tak wszystko o wszystkim wiemy. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że z marketingowego punktu widzenia dla mnie zawiązanie właśnie współpracy High League Fame pokazuje... ich otwartość, ich umysłu, ten open mind. Dlaczego? Dlatego, że kluby w Polsce do tej pory nie potrafią sobie uświadomić jednej rzeczy. Właśnie, że jest takie pojęcie jak koopetycja, nie mylić z kooperacją, czyli współpraca z konkurentem. Ja ci teraz podam bardzo taki ciekawy przykład, o którym może jak się zastanowisz wieczorem, jak włączą się kamery, to może powiesz, rzeczywiście chłopak miał rację. Oni walczą o tych samych klientów, ale ci klienci do nich wracają. Obejrzysz sobie high. Wszyscy wiemy. Oni nie muszą walczyć o udział w rynku. Wiesz, o co oni wspólnie walczą? O wzrost tego rynku. Okay. Bo teraz tak, ktoś jak się zaczynało Fame MMA miał 10 lat. Teraz ma 14, za 2 lata będzie miał 16. Mm-hmm. On jak miał 10 lat, jego nie obchodziły tam te pierwsze walki, jakichś tam ludzi, co już teraz są pobanowani. Ale i tych dzieci niech będzie powiedzmy z tego rocznika ileś tam tysięcy. I ten rynek będzie cały czas wzrastał, bo ludzie w moim wieku, co mają 27, 8, 9, będą dalej oglądać, a tych młodych będzie ciągle przybywać. I teraz jeśli High League i Fame dobrze to zrobią, to oni walczą o to, żeby ten rynek wzrastał. Czyli korzyść dla obu, taka dla symbioza obu. Troszkę. Tak, synergia, bym powiedział nawet.
No w sumie tak, w sumie tu jest 1 plus 1 równa się 3. Tak. Tu była synergia, także jeden by nie zawalczył taki ten, ale chodziłbym sobie bardziej, jeżeli chodzi o... Oni poszerzają ten rynek, bo tak, jeden będzie, powiedzmy, jest, nie wiem, trójka dzieciaków w klasie, którzy dopiero wchodzą to... i nagle powiedzą, tak, oglądasz Fame? Nie, no ja oglądam High League, bo tam... No to zobacz też Fame. Zobacz Fame i nagle dzieci się przysłuchają, powiedzą, kurczę... To oglądam to i to. No i to tak będzie rosło i oni walczą o to. Tylko... A to nie jest pewna taka nieuczciwa konkurencja to, że oni po prostu we dwóch... Chodzi mi o to, że są trzy, bo bądźmy uczciwi, są dużych trzech graczy na rynku. Tak. No Prime jest mniejszy, ale poza tym już nie ma nic, poza tym jest przepaść. Tak. Jest Fame, troszeczkę dalej jest High League, dużo dalej jest Prime, a już nie ma nic dalej. Są już jakiś plankton. I teraz tak, jeżeli dwie największe, a dużo obojętnie, czy to by są akurat dwie największe, ale jeżeli dwie z tych trzech, to co mówisz, ta koopetycja, tak? Tak, koopetycja. Fajne, nowe słowo, zapamiętam. Faktycznie uczysz się. Adrian Pietrzy, czyli bawi. Jeżeli dwie zawiązują koopetycję, już obojętnie które, i one tam sobie walczą z rozrynku, ale jeżeli te dwie, to co zrobiły, mówią, nasi zawodnicy mogą pójść do trzeciej, to czy to już nie jest jakaś nieuczciwa konkurencja w stosunku do trzeciej? Wiesz, o co chodzi mi doświadczenie? Ja między sobie wypożyczamy, a tamtej nie dość, że nie wypożyczamy, to banujemy zawodnika, który pójdzie tam dożywotnio. Czyli wynika z kontraktu, że i tak nie możesz pójść do innej federacji, ponieważ masz karę. Czyli generalnie bez pozwolenia, nawet między Hajem a Fajmem nie mogą. Dobra, ale jeżeli pójdziesz do Prime'u wbrew kontraktowi, to masz dożywotniego bana. Gdzie do High League'u wbrew kontraktowi nie masz? Rozumiesz to? To jest ta różnica. I czy tu już nie jesteś udział konkurencji? Rozumiesz? To nie wynika jednak z kontraktu, który podpisałeś. To wynika z oświadczenia, które się dwie federacje dogadały i to jest jakby ponadkontraktowy bonus, no nie bonus, ponadkontraktowy in minus, jeżeli pójdziesz do trzeciej federacji, bo kary są dalej. To jest oczywiste, że jak masz zakaz konkurencji, to ten z Haja nie może pójść do Fejmu i z Fejmu do Haja. To jest oczywiste. Tylko, że wiesz, dobra, to masz karę pieniężną, tak jak jest w kontrakcie, na przykład tam dwukrotność zarobków, powiedzmy. Ale w swoim kontrakcie nie ma, że nie możesz iść do Prime'u. Dogadają się dwie federacje, wydają obie oświadczenie i to jest dodatkowa kara za pójście do federacji trzeciej. No ogólnie oni chcą zbudować i utrzymać ten duopol. I tyle. Ale czy to jest, czy to nie jest już, czy nie wkracza właśnie pewna nieuczciwa konkurencja i pewna... Ja bym chciał zobaczyć w ogóle, żeby kiedyś, i to no, mówię całą odpowiedzialnością, no tak. Chciałbym zobaczyć chociaż jedną rozprawę, gdzie kończy tak. się jakaś tak. rozprawa z federacji. Tak. To jest straszenie. Ja tak. Ostatnio z Liczakiem o tej obuzywności tych tak. umów, że one są tak skonstruowane, że na pewno sąd to by powiedział, ej, idźcie już do domu. Ale ja rozmawiałem kiedyś, pytałem kiedyś znajomego, który no, dużo lepiej zna się na prawie, ja nie jestem prawnikiem okay. i powiedział mi prosto z mostu, to wszystko jest straszenie. Straszenie i to jest nielegalne, co oni robią, więc ja mówię, nie jestem prawnikiem, nie chcę tu przydawać, ale to jest nie tylko jedna... Ale mówię, ja bym chciał tylko zobaczyć, że w końcu, bo zastraszą, ten dostał kasę, miał dostać karę, ci karę, pokażcie mi, że to się jakaś ta sprawa kończy. Nic. To znaczy te kary są, ale to jest tylko tak, że oni te kary dają i zawodnik płaci, nie, no to sądu, to one tam są, czy tam straszenie z nim jest, ostatnio też słynny milion za pójście do MOVE, gdzie ktoś tam był ze Spotlight, nie mogę mówić kto i tak dalej, ale to dalej jest właśnie takie straszenie tymi karami i jeżeli, wiesz, jedna federacja drugiej wystawi karę, że zawodnikowi nie zapłaci, to daje się w sądzie kończy, ale też tak jak ty, chciałbym zobaczyć, żeby w końcu sąd wziął tą umowę, bo jest tyle tych opinii, że po prostu sąd to wywali do śmieci, bo natomiast tam są zapisy, które, wiesz, zawsze umowa musi być zgodna z prawodawstwem tego kraju. Ty możesz się ze mną umówić, ale dalej w ramach prawa. Tak. Jeżeli to poza te ramy wykracza, to umowa jest z automatu, z błędem prawnym, który skutkuje jej nieważnością. Bo no tak bo chyba to jest hierarchia tak. umów. Tak, oczywiście, oczywiście. Ta umowa, którą my sobie spisujemy, musi być z ustawą, ustawa z konstytucją, konstytucja dalej. Konstytucja, ustawa, rozporządzenie. Międzynarodowe, tak, i traktaty. No ale, no to dlatego, no przecież wiesz, no. Ale, no ma to być gdzieś pewnego rodzaju straszak, też nie oszukujmy się. To ma na pewno mieć wydźwięk taki, nie, że my tu, a ta jest gorsza. To jest taki, no to jest bardziej taki właśnie marketingowy wydźwięk. To jest zabieg tego, co powiedziałem na samym początku, to jest zabieg marketingowy. Aha, patrzcie, my sobie budujemy duopol, rynek Free Fightów jest tylko nasz. A tamta federacja jest B, jak chcecie być tacy, to chodźcie do nas. No bo faktycznie oni są najsilniejsi, mają najlepszych zawodników. mają najlepszych zawodników i tak dalej, i wiesz, jak się jeszcze zaczną nimi wymieniać, swobodnie żonglować, to jeszcze tak, to jest właśnie synergia. To tak. jeszcze zyskują na sile. Tak. Bo wiesz, ci mają 5 i 5, ale tych 10 to daje tyle co 15, bo oni jeszcze między sobą żonglują, oni mogą między sobą nagle walczyć bez problemu, bo oni sobie wypoczają. Wiesz, co chodzi? Masz 5, masz 6, powiedzmy są 3 walki, ale jak masz 12, to już jest 6 tych walk między sobą, więc to buduje dużą przewagę nad konkurencją. No i buduje, też musimy pamiętać o tym, że rynek MMA jest troszkę ograniczony, tak, no bo ci zawodnicy na przykład
przykład tak, walczą w jednych klubach. Powiedzmy, tych dobrych klubów niech będzie 20. Okej. Okay. No i tak, ci co są w jednym klubie, no nie zawalczą. Już nie mówisz o free fightach, tylko już o... Nie, o free fightach nawet. Okay. No. Oni tak, no to oni nie zawalczą no tak. między sobą. Nie ma nawet 20 takich znanych, to jest powiedzmy, co chwilę się widzi relacje, to jest 5-6 klubów, jak widać dzień z zawodnikiem, najczęściej tak. przed tym, to jest wiesz, WCA, jest tu, jest tam gdzieś trener Szyszka, jest tu 5-6 tak, trenerów gdzieś tam nich, i, oni no. się, i oni się gdzieś tak. tu cały czas, ja nie chcę teraz reklamować, ale no nie ma nawet 20 powiedzmy tych znanych. No tam jest ja Robert Maruszak, tam Pomorze, Warszawa jest też ze dwa kluby, tu akurat ten grappling plus ten boomboxing plus kotwice, no to mówię, no, tu jest trzy, tak, trąba, znam bardzo no, dobrze, no. Sebastiana pozdrawiam. Tak. I Klaudię. Powiedzmy, no i teraz tak, oni znowu nie będą walczyć między sobą, tak? A ten się z tym lubi, a ten nie zawalczy z tym, bo ten jest jego kolegą, więc, tak. więc ten jest rynek, mało. Tak, ten ma kontuzję, ten się przestał być klikalny i no i po prostu myślę, że to jest ta synergia, która rzeczywiście jest korzystna. Tak, 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 tu zdecydowanie. Ogólnie ja, moim zdaniem, Prime powinien dążyć do tego, żeby na tym nie ucierpieć, gdzieś zdywersyfikować tak swoją działalność. Jak to widzisz w ogóle? Jak widzisz przyszłość federacji free fightowych? Ty jako specjalista i teoretyk, a zarazem praktyk i znawca tego rynku, jakbym cię tak teraz zapytał naukowo, tak totalnie naukowo, bez emocji, znamy prawie wszędzie i wszystkich w każdej federacji, wiążą nas lepsze lub gorsze stosunki. Ja staram się tu być obiektywny, chociaż każdy wie, jakie mam relacje, ale staram się naprawdę być tu obiektywny. Uwierzcie mi, że jak będę miał coś tam na haja, to też to wywalę, najwyżej oni mnie znowu wywalą. Ale tak totalnie naukowo, jakbyś miał odpowiedzieć, jakbyś prognozował ten rynek? No moim zdaniem każdy produkt, który... I widzisz właśnie, bo to jest zarządzanie, bo to jest nauka oparta na praktyce. Każdy produkt, który wychodzi, ma swój cykl rozwoju. Jest ta nowość, górka, szczyt i spada. Prawda? No kiedyś byś zainwestował setki tysięcy, jakbyś miał, nie wiem, wypożyczalnię kaset wideo, byś powiedział, kurczę, zawsze będą nowe filmy. A tu dupa. No, a tu, czy dyskietek, prawda? I tak samo jest z tym. I wydaje mi się... że te free fighty już są na tej górce. Ile ja uważam się... nawet, że są już troszeczkę nawet za, bo te ostatnie wyniki były już troszkę gorsze. Ja wiem, że jesteśmy, ale... nawet minęliśmy pik, uważam. Tak, ale bo oceniasz na podstawie tam powiedzmy jednych, dwóch. A tak, tak, to może tak. być błędne. Ja mówię prosto, tak uważam, nie jestem pewny. Mogły zaistnieć pozostałe determinanty, które wpłynęły gdzieś na to. Ładnie to nazywasz. Nazwijmy medianę i w ogóle. Pamiętam, że statystyki jest to już. Ale nie, ja oczywiście się z tobą zgadzam, ale w mojej opinii ten pik już był, to był tamten rok i to był Fame, tam 15, 16, to był taki pik pików. To jeszcze, wiesz, to też nie leci tak, to jeszcze tak. może być, wiemy, no, wykres, ale moim zdaniem jest za. Ale moje pytanie było dokładnie, jakbyś miał się wypowiedzieć co do tych trzech federacji. Jak to będzie twoim zdaniem? Wiem, moim że nie chcesz nikogo... Moim zdaniem miejsce spokojnie mogło być na trzy federacje, z czego Prime wybrał taką drogę, którą próbował iść MMA VIP, czyli takiej mega kontrowersji. Tak, mega tak. Uważam, że oni taką niszę sobie troszeczkę znaleźli, tak. że z influencerów, których nikt nie chce, bo są już zbyt kontrowersyjni, tak, zbyt świrnięci, brać ich pijanych, robić z nimi różne dziwne rzeczy. I to w pewnym momencie było dobre, tylko czy to mu wystarczy? Uważasz, że trzy przetrwają? Tak jak teraz mamy, nawet nie trzy. Czy przetrwa Hajlik, Fame i Prime na dłuższą metę? Myślę, że nie chciałbym tego, bo tam lubię się z ludźmi z Prime'u. Ale myślę, że Prime będzie miał ciężko. Okay. Ale jest coś takiego, to jest w ogóle bardzo pomijana koncepcja u nas, bo my jesteśmy jakimś tam chyba pesymistycznym społeczeństwem. Change management. Popularne za granicą, u nas pisał o tym świętej pamięci profesor Krupski, już tak nikt o tym nie pisze za bardzo. Wykorzystywanie szans. Jeśli Prime zobaczy na przykład, kurczę, nie idzie nam w tym, nie dajemy rady Hajligowi i Fame'owi, a zróbmy coś takiego, co nas wyróżni. I może akurat oni gdzieś zastosują ten change management. Ale czy już go nie stosują? No przecież powiedzieliśmy, oni jak są inni. Wiesz, oni jednak, to jest free fight, ale jednak zupełnie inny. Oni, wiesz, nawet te konferencje, ten stół naprzeciwko siebie, tak. to jest różne. To są drobne szczegóły, ale nie, jak byłeś na konferencji, to jest różne. Co innego jest kłócić się z kimś, ja sam byłem ze słynnymi rodziną się kłóciłem, to jest co innego tak, a co innego tak. Zupełnie, patrzysz sobie, tam zresztą to bardziej generuje te konflikty, bo jeszcze jest publiczność, mówisz sobie, coś tam rzucisz, nie widzisz go, nie widzisz, a tu sam widzisz, tu dwóch się kłóci, trzeci się dołącza, za chwilę oni chcą sobie walkę, no tu, ja wiem. To jest zupełnie co innego, więc uważam, że oni troszkę tak robią, tylko czy udolniej, czy jest na to zbyt popyt.
Fajnie, fajnie się to, te ostatnie wątki, powiem ci, fajnie słuchały pewnie widzowie też takie naukowe podejście o Free Fightów, czegoś śmieszne, ale tak, no nikt tego, nikt tutaj ze mną nie rozmawiał tak, wiesz, o teorii całej i o marketingu tego wszystkiego i tak to jakoś obserwowaliśmy, także myślę, że jeszcze jest tematów na drugą dyskusję, ale to już mówię, na tyle jest tego czasu, że będziemy kończyć, tylko powiedzmy jeszcze na końcu, powiedz o tej konferencji, w której ja mam brać udział, nawet być współprowadzącym, tak? No Jezu, kochany. Znaczy, ja w ogóle coś, ja coś ci teraz powiem. I jak to wytniesz, to ja będę spamował, że wyciął najlepszy fragment. Ja mam w ogóle innego deala dla ciebie. Znaczy, tylko mówię, nie wycinaj tego, będę pisał. Są świadkowie, mamy publikę, bo to jest jak w Sitkowie. Jakuba Łódzkiego. Brawo, brawo. Słuchaj, idźmy krok dalej po tej konferencji. Najpierw powiedz, co miało być. Ale może najpierw powiedz, co miało być. Nie, idźmy krok dalej, bo żeby to wrócić do... jeśli odbędzie się to, co planujemy, to napiszmy we dwójkę... Mały podręcznik akademicki. Marketing Freak Fightów. Ja zajmę się składem, pozyskaniem wspólnie coś środków oraz tym, żeby to było zrecenzowane, żeby to był normalnie podręcznik akademicki. Nie książka, że my sobie piszemy i wydajemy gdzieś. Normalnie będzie numer ISBN i wszystko. Ty pomożesz mi od tej strony takiej może dojścia też do niektórych osób, których ja nie znam. I też gdzieś jakąś swoje zaopiniujesz jakieś tam rzeczy jako może nie weteran, bo to źle by brzmiało, ale ktoś to jest... Insight i zróbmy podręcznik akademicki do marketingu freak fightowego. I co, dzieci się będą z tego uczyć w szkole? Z tak, podręcznika? Będą się uczyć, to będzie lecieć, to będzie to leżeć w bibliotekach. Zrobimy, żeby wydało wiesz to. Co, ja ci powiem, tak, no świetnie, tak, z tego zgadzam nie, się. Z tego nie będzie kasy, bo nie ma... Z tego dobra, nie dobra, będzie dobra. Kasy, ale na pewno chyba, wiesz... Nie, no jaki słuchaj, prestiż. Jaki ale świetnie, świetnie leżyłeś, bo jakbyś miał kogoś, to kto ma takie doświadczenie? Ja już jestem w drugiej federacji, w drugiej największej federacji. Ja mogę być w trzeciej w każdej chwili, bo tam wiesz, jestem zaprzyjaźniony. Jestem w drugiej federacji, z czego nie miałem jeszcze żadnej walki. Jestem jednym, który postał pod ringiem i nie wszedł. Ja mam, wiesz, nikt nie ma takich doświadczeń, no. Ale no tak, inside'owo wiem dość dużo. Dobra, okej. Okay. No. A konferencję robimy, czy nie? A to jeszcze zaraz do konferencji przyjdziemy. To powiesz, że ja byłem w czterech federacjach i mnie nawet nikt nie zna. Ale jako zawodnik mam kontrakty, wiesz. No. Ale dobra, ale nie, i dobra, teraz właśnie okay, tak. Okej, zróbmy to. Zrobimy krótki podręcznik o Freak Fightach. Dobra, zrobimy to. No teraz to stawki będzie mi płacić we Freak Fightach. Profesor Tomek walczy teraz. Okularki. Słuchajcie, takim najważniejszym dziełem w ekonomii to był 1776. Adam Smith. Smith, tak. Jestem ekonomistą, wiem. Tak, Oikosnomo. Oglądałem wczoraj dwa razy nawet. A to my może będziemy tymi prekursorami. O, właśnie o nas będą mówić. Oni tak, pierwszy podręcznik napisali. Przełom. Tak. Będą wszyscy przychodzić włodarze do nas na dywanik. Oni do nas. Można się coś dowiedzieć, panie profesorze? Masz ten, Malik Montana, masz dwa zaliczenia, masz tu dwie nieobecności, proszę pana. Boxdel, proszę bardzo, na ćwiczeniach nie byłeś. I za ucho. Dobra, żart. A konferencję robimy, czy nie? Robimy. Powiedz o niej. W ogóle taki pomysł, który gdzieś wyszedł na kanwie moich rozmów z niektórymi zawodnikami, też również z przedstawicielami różnych federacji, no między innymi chociażby Prime'u. Mhm. Miałem taki pomysł, bo tak jak mówię, u mnie na uczelni ja naprawdę prowadzę zajęcia, wiem, że może nie wyglądam, ale naprawdę prowadzę zajęcia, studenci chyba nawet mnie nawet lubią, ale chcemy zrobić konferencję, pierwszą na świecie, konferencję dotyczącą naukowego MMA, czyli zbadać od strony teoretycznej fenomen MMA w Polsce. Konferencja będzie u mnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, bo ja jako osoba, która prowadzi te zajęcia naprawdę z pasji, bo ja w MMA dużo więcej mogę zarobić niż na uczelni. Ale mówisz MMA czy Freak Fighty? Czy... I skupimy się na Freak Fightach, tak. Ale też porozmawiamy o okay. MMA. I mówię, ja prowadzę zajęcia z pasji, chciałbym, żeby coraz więcej ludzi szło na studia, bo można iść na studia, łączyć to z pasją i chciałbym temat to... konferencji i uczestniczy? Temat konferencji będzie fenomen rynku MMA, w tym Freak Fightów. Mhm. W Polsce z uczestników na razie mogę zdradzić tylko ciebie. A ja widziałem uczestników i są fajni. Nie, a, są fajni, ale są fajni. Wiadomo, że nie konsultowałem tego z nimi. Chcielibyśmy to zrobić 1 marca. Klepnęła uczelnia? Mam już wszystkie zgody. Czekam na jeszcze jeden taki podpis, ale jestem dobrej myśli. Czyli jeszcze raz który? 1.03. 1 marca. Kochani, 1 marca, jeżeli wszystko pójdzie, a raczej pójdzie zgodnie z planem, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
dyskusja o MMA, a ze szczególnym uwzględnieniem Free Fightów, ja i paru fajnych gości. Mam nadzieję, że się widzimy. Jeżeli to już będzie dopięte i będzie potwierdzone, ja pewnie na swoich social mediach przyspamuję, bo tam będzie co? Kto będzie mógł wejść? Wszyscy. Czyli wstęp wolny, normalnie wstęp, każdy, kto będzie chciał wiedzieć, wypełnimy największą w tym uniwersytecie aulę. No bo wypełnimy ją na pewno. Tylko raz udało nam się wypełnić aulę, jak przyjechał Antoni Piechniczek, więc... 100% wypełnimy, będą jeszcze miejsca stojące, gwarantuję ci. Ale... A ja widziałem tych uczestników, to oni wypełnią. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy, bo z racji tego, że ja się wywodzę z piłki nożnej z MMA, to każdy wywodzący się z piłki ma zawsze jeszcze miejsce na ławce rezerwowej. Wszyscy wejdziemy. Tam, tak. Wszyscy będą na tej uczelni. Nigdy tyle ludzi nie było na tej uczelni. Będzie szeroka ławka rezerwowych. Tak, zrobimy to... Na parkingu nawet jak trzeba będzie, tam parking jest duży, to jest tam około 7. Nie, wymyślimy tę aulę, zobaczysz. Dobra, nie. Dziękuję ci serdecznie, Adrian. Myślę, że są możecie padać do mnie tam na Instagrama, gdzieś tam mnie znajdziecie. Oznaczymy tu cię, oznaczymy i będziesz w opisie, więc spokojnie wpadajmy. Ja potwierdzę tę datę i miejsce na swoich social mediach, a my się pewnie jeszcze spotkamy. No pewnie jeszcze nie raz. Ale tu mam nadzieję, bo to jeszcze ludzie, ja uważam, że to ludzi zainteresuje. Uważam, że będą pytania i wtedy odnowimy naszą rozmowę. Dziękuję ci serdecznie. Dobrze, odnowimy nasze relacje. Dziękuję. Dzięki, pozdrawiam. A jeśli wam się podobało, to wiecie, co macie zrobić. Łapka w górę. Oczywiście komentarz pozytywny. Subskrypcja. No i oczywiście dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco.